Cześć, witajcie roślinomaniacy. Ja mam na imię Agata i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Kto oglądał pierwszy, ten wie, że czekałam na jeszcze jedną paczkę ze sklepu Casa Botanica, która zaginęła gdzieś w akcji. Została wysłana w czwartek, miała dojść do mnie w piątek, natomiast no niestety tak się nie stało. Paczka dotarła dopiero w poniedziałek koło południa. No i jeśli jesteście ciekawi, co w nim było i czy przeżyło i jak się ma, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Teraz sobie odpakujemy paczkę i widzimy się za parę chwil. Hej, słuchajcie, udało się. Dotarły moje dwie zaginione hoje. Długo, długo już chodziły mi po głowie. Ale kto oglądał pierwszy odcinek, ten wie, że sklep wysłał te hoje w czwartek. W czwartek też je dostało DPD. W czwartek trafiły do siedziby, do DPD, do dalszej segregacji. Miały dojść do mnie w piątek. Okazało się, że nie. I że przez cały weekend były sobie gdzieś tam. Razem sobie teraz otworzymy paczkę. Ja mam nadzieję, że nic im nie jest. Sklep oczywiście Casa Botanica. Jest to moje drugie zamówienie z tego sklepu. Zobaczymy, co tu się podziało. Mam nadzieję, że no jest, jest heatpack, no ale on już jest zimny, no bo nie ma się co dziwić od czwartku. Karteczka standardowo, zamawiała 20 przesyłek i mówi standardowo. Tamtej też tak było i tamte też były fajnie zapakowane, więc mam nadzieję, że te tutaj też tak są. Trochę wam tu poszemieszczę papiery. Dobra. Tu mamy Poinsettia numer 2. Bardzo miło. Dobra. Tworzymy ją. Wow, najpierw. No jest zimna. Ale nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić. W ogóle jak fajnie wstążeczka. Od razu wiesz, że to jest prezent. Chyba ja to za bardzo strząchnęłam, bo mi wypadła ziemia. Dobra. Okej, okay, ale sadzonka jest taka sama jak tamta. Naprawdę śliczna jest ta poinsettia. Poinsettia. Jakkolwiek. Dobra. I teraz moje dwie niunie wyczekane. O! Powiem wam tak, że jest to mniejsze niż się spodziewałam, że będzie. Jakoś na zdjęciu wydawało się większe. Aha. Jest, usłyszał niunia i przyszedł się już przywitać. Tak, Yuki? Przyszłaś się przywitać, no? Tak? Chcesz sprawdzić? Tu? No, można. Zobaczcie tutaj tego ryjka małego. No, tu. Widziałaś tego kwiatucha? Tak? Widziałaś go? Słuchajcie, to jest naprawdę maleństwo. Hoya rotundiflora. Takie kwadratowe listki. Włochate. O, jakie sztywne. Są naprawdę mega, mega sztywne. No, ale myślałam, że będzie troszkę tutaj to większe. Zabezpieczone jest fajnie, naprawdę. Ziemia też jest spoko, chociaż ja i tak przesadzę sobie to. No nie, doniczka jest maleńka, naprawdę. Zobaczcie. No co nie zmienia faktu, że hoja jest śliczna. Trzy, aha, dobra. Powiedzmy, że tu są trzy sadzonki. Dobra, ja to potem sobie wybebeszę
i tak, zobaczę korzonki, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie rosła, bo naprawdę ona mi się tak podobała. Ma tak fajną fakturę i zobaczcie, te liście są takie naprawdę grube z meszkiem. O, dobra, druga. To już jest większa. Okej. Okay. Tu jest zaskoczenie bardziej pozytywne, bo ta z kolei jest większa niż myślałam, że będzie. Poczekajcie. Okej. Okay. No, czyli w sumie weszliśmy na zero. Jedna większa. Patrzcie, jest zapakowane taśmą papierową. Wszystko fajnie. Naprawdę. Boże, jakie to jest cudo. Jakie to jest cudo. Słuchajcie, to jest Hoya Deiki. Deiki. Nie wiem, napiszę wam. Boże, jak ona jest piękna na żywo. Słuchajcie, ona jest jeszcze piękniejsza niż ja myślałam, że ona jest. O mamo, jaka ty jesteś cudna. Ojejku. Dobra, ściągamy to. Naprawdę, o tej tak marzyłam, słuchajcie. I to naprawdę, marzyłam, marzyłam. Jest jeszcze Hoya Gunung Gadding, która strasznie mi się podoba i strasznie bym ją chciała mieć u siebie. I Clemens Yorum, która też jest taka żelasta. Czekajcie, bo trochę szarpię tym. Ale nie jest łatwo, klęcząc na podłodze. Dobra, jest. Są dosyć podlane, ale ziemia jest fajna. I naprawdę jest śliczna, Boże. Dobra, to jest trochę niezdrowa ekscytacja. Chyba. Ale mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, bo naprawdę jaram się nią tak, że... Wow, piękna. Jeszcze jak jest duża... Chociaż, mówię, nie spodziewałam się, myślałam, że tu będą dwa listki, a są cztery, więc bardzo miło. Ta przyszła mniejsza niż myślałam, ta przyszła większa niż myślałam, czyli bilans jest zerowy, a w zasadzie dodatni, bo mam dwie nowe Hoye. Okej, okay, cieszę się bardzo, że nic im nie jest. Mam nadzieję, że nic nie będzie i że będą rosły fajnie i zdrowo. Jak widzieliście, roślinki dotarły, wyglądały całkiem, całkiem nieźle. Natomiast dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam. I tak, pierwsza Hoya, Hoya Rotundiflora, wygląda bardzo dobrze. Naprawdę nic jej się nie stało, podróż jej nie zaszkodziła. Bardzo jestem zadowolona z tego powodu. Mam nadzieję, że... następne dni nie okażą się jakieś kryzysowe. Natomiast druga Hoya, Hoya Deiki, nie wiem jak to wymówić poprawnie. Co ja mogę tutaj powiedzieć? Trochę jej się oberwało od chłodu. I tak, nie wiem, zobaczcie sami. Ten liść to już jest po prostu straceniec. On pod światło jest dosłownie taki półprzezroczysty. Domyślam się, że to był po prostu najmłodszy listek, który urósł. On jest dosłownie papierowy. I oberwał po prostu zimnem najmocniej. Drugi z kolei też jest taki średni, powiedziałabym. Natomiast wygląda dużo lepiej. Trzeci jest troszeczkę wiotki, ale jest nieźle. No i w zasadzie jedyny, najtwardszy, jest prawdopodobnie najstarszy liść. I powiem wam tak, że jak się strasznie cieszyłam i nie mogłam doczekać tej Hoi, no to teraz mi się chce płakać. Była to, jest, w dalszym ciągu nadal jest,
Jest to roślina, na którą polowałam naprawdę kilka dobrych miesięcy, może około 9. Naprawdę, po prostu patrzę na nią i brak mi słów. Nie wiem, co mam mówić. Nie chcę tutaj płakać. Natomiast wiecie, no czekacie na coś bardzo, bardzo długo, polujecie na to. Radość jest ogromna, no i przychodzi. Przyszła w poniedziałek, a od wtorku ten liść zaczął się po prostu zwijać. Więc ja włożyłam to w woreczek strunowy duży. Leciutko tam prysnęłam wody, no i położyłam w ciepłe miejsce. Myślałam, że po prostu jak zacznie tutaj działać ta wilgoć, ciepło, no to ona sobie poradzi. No ale z dnia na dzień jest coraz gorzej. Dzisiaj też napisałam do sklepu, wysłałam im zdjęcie. No i szczerze mówiąc, to jak bardzo się cieszyłam, tak teraz jest mi bardzo smutno i nie wiem w ogóle, co dalej mówić na temat tej hoi, bo no serce mi pęka po prostu. Mam nadzieję, że ona przeżyje. Zobaczę w ogóle, jak sklep się zachowa, co powie. No bo nie oszukujmy się, teraz mamy zimę. Dobra, odstawię ją, bo słabo mi jest. Mamy teraz zimę, no i wysyłanie roślin w czwartki i piątki to jest jakaś po prostu kompletna porażka i nieodpowiedzialność z tego względu, że wiadomo, kurier po prostu może mieć opóźnienie, może coś się zdarzyć i wysłanie roślin, żywych organizmów pod koniec tygodnia, no nie wiem, po prostu mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wysłał roślinę w czwartek. No nic, zobaczymy, będziemy czekać, co to dalej wyjdzie z tego, co się podzieje. Przepraszam Was, że trochę mrużę oczy, ale lampa mnie lekko oślepia i w ogóle jestem taka rozbita po prostu tą hoją, że masakra. Ale żeby nie kończyć tego odcinka pesymistycznie i z moim akcentem, to chciałam Wam pokazać kilka roślinek i kilka doniczek, które dostałam od mamy. My się tak, wiecie, wymieniamy dosyć często roślinkami. Coś ja jej daję, coś ona mi daje. Także ogólnie bardzo miło jest mieć mamę, która też ma lekkiego fiołka na punkcie roślin. Może nie przedłużając, odstawię tą choję jeszcze dalej, bo po prostu dramat. Pokażę Wam te kilka roślinek, żeby nam się zrobiło trochę bardziej miło i przyjemnie. Pierwsza sadzoneczka to jest Philodendron Burlemarx. Naprawdę uroczy. To jest jeszcze mała sadzonka. Ma kilka tutaj stożków wzrostu. Mamusia posadziła w keramzyt. Dziękuję, mama. Jeszcze za dużo na jej temat nie mam do powiedzenia, ale mam nadzieję, że będzie sobie rosła u mnie świetnie. Bardzo lubię filodendrony. Jest to grupa roślin, których mam, myślę, najwięcej. Chyba że biorąc pod uwagę choje, to może nie, ale jedna z. Także bardzo fajnie. Dziękuję raz jeszcze. Roślinka numer dwa, którą też już mam małą, ale mamusia kupiła, więc stwierdziła, że bardzo chętnie się ze mną podzieli. Sansevieria metallica, bodajże, jak dobrze kojarzę. Naprawdę. Jest to tak fajna sansa, ładna i bezproblemowa, całkowicie taka inna, można powiedzieć, jeśli chodzi o ubarwienie, niż te wszystkie takie standardowe Laurenti, Zeilanica. Bardzo mi się podoba i bardzo fajnie, wiecie, tak rozjaśnia. Jest to taki miły akcent kolorystyczny, gdzieś pomiędzy ciemną zielenią. Naprawdę super wygląda, świetnie.
Tutaj jeszcze jej idzie babyczek jeden. Tutaj wyszedł jakiś nowy listek. I w sumie nie wiem, czy zostawię dwie osobne, czy dosadzę razem do tej, co mam. Zobaczymy jeszcze, jak się sytuacja rozwinie. Aha, no i przy okazji pokażę Wam doniczkę. To jest jedna z doniczek. Bardzo fajna. Taka różowa, ale ona jest... Część jest szkliwiona, a część jest taka fajna, chropowata. I te doniczki mam trzy, w trzech różnych kolorach. Sansa numer 2. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca. Wydaje mi się, że to jest mała zajlanika, ale nie mam pojęcia. Natomiast jest bardzo urocza. Fajne ma te przejścia pomiędzy jasną zielenią a ciemną zielenią. No i wiecie, taką Sansę sobie zawsze gdzieś tam można postawić, zapomnieć. No byle nie na amen, bo ja już tak jedną po prostu zasuszyłam. Tak, roślinę, której nie da się zabić, żelazną, twardą, no, zasuszyłam. Wiecie, jak to jest, jak się ma taką małą, to nie chce się jej przelać. No i ja tak bardzo nie chciałam jej przelać, że ją zasuszyłam. Mam nadzieję, że tej tego nie zrobię. I doniczka. Będę tak mieszać. Kwiatek, doniczka, może, żeby było ciekawiej. Drugi kolor tej donicy, beżowy, od góry też szkliwiony. Ona jest taka, ma w sumie taką teksturę. Pod palcem też ta część szkliwiona. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają te doniczki. No i oczywiście dół jest też taki chropowaty. Kolejna roślinka. Jak się nie mylę, i żebym też to dobrze wypowiedziała, Dischidia oianta variegata. Ja mam taką, wiecie, zwykłą ojantę zieloną, natomiast ta jest z wariegacją. Oczywiście miejscówki jeszcze jej nie znalazłam, ale szukam. No i zobaczymy. Tamta sobie żyje, ma się świetnie, rośnie, więc myślę, że tej też nic się nie stanie. Bardzo ładna. Następna. Poczekajcie, bo teraz będzie... co? Aha, dobra. Może jeszcze jedna roślinka. Epipremnum godzilla. Też całkiem spora. I wiecie co? W niej jest fajna, naprawdę. Ja jej wcześniej nie widziałam na żywo. Natomiast ona ma naprawdę takie bardzo sztywne i dość sukulentne liście. Nie spodziewałam się kompletnie. Mało tego, jak one się tak zwiną, wiecie, jak muszelki jakieś dosłownie. Naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Naprawdę, mam nadzieję, że będzie tak samo mało kłopotliwa jak inne epi, których też już kilka mam w swojej kolekcji. Także to jest kolejna roślinka. No i teraz będzie jeszcze jedna doniczka i jeszcze... A nie, przepraszam. Czekajcie. Kolejna, trzecia doniczka z tej samej serii, więc jest beżowo-beżowa, różowo-beżowa. I ta, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jaki ma ten górny kolor. Dla mnie on jest taki niebiesko-zielono-szary. Chociaż widać tutaj w tym miejscu, czekajcie, będziecie to widzieć. To przejście, jakby część tego szkliwienia, jak zeszła na ten beżowy, to wygląda bardziej na niebieski. Natomiast bardzo fajnie. Tada, pięknie wygląda. Nie wiem jeszcze, czy to epi zostanie w tej doniczce, ale w sumie fajnie, dlatego że ono na liściach też ma takie podobny wzór w sumie niż jak tutaj ta szkliwiona część, także bardzo ładnie wygląda. I teraz jeszcze mamy jedną roślinkę i jedną doniczkę. Senecio micanoides, tak chyba się to wymawia. Czekajcie, jakiś listek tutaj cierpiał. To jest cudek, naprawdę to jest cudek.
Wiecie, ja i Senecio to takie trochę dziwne połączenie, bo miałam rolę Janusa i Herę Janusa, czyli i te kuleczki, i takie przedłużone. No i niestety one u mnie jakoś tak nie za bardzo. Natomiast w związku z tym, że te mają takie listki dużo większe, to mam nadzieję, że tego Senecio po prostu nie ukatrupię. I ona naprawdę fajnie, ciekawie wygląda. W ogóle jakoś tak na pierwszy rzut nie kojarzy się z Senecio. Nie wiem, przynajmniej mi. Czyli ze starcem. Jakoś tak... No nie wiem. Bardziej może trochę jak jakaś peperomia. Ciężko stwierdzić. Natomiast te liście są bardzo takie fajne. Mięsiste. Od spodu... Jest naprawdę taki mega kolor. Świetny. Naprawdę. Listki takie karbowane, bardzo sztywne, mięsiste. Więc mam nadzieję, że będzie nam się żyło dobrze. No i ostatnia doniczka w kolorze złotym. Też z takimi tłoczeniami jakby. No i myślę, że... Zobaczymy. Fajnie, jak on się zagęści, nie wiem, dosyć długi jest ten pęd. I nie wiem, w sumie trochę boję się ciąć, żeby go troszeczkę jeszcze zagęścić. Ale z drugiej strony też mi się podoba, wiecie, jak on sobie tutaj tak dynda. Także nie wiem jeszcze do końca, co z nim zrobię. Czy będę go cięła i ukorzeniała, czy nie. No, także te roślinki żyją. I jeszcze raz, mamusiu, bardzo ci dziękuję. I przy okazji podziękowań, to chciałam też podziękować narzeczonemu za roślinki z pierwszego filmu, ponieważ były prezentem urodzinowym od niego. Dobra, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dajcie znać, jak tam wasze przesyłki, czy jeszcze coś zamawiacie, czy już odpuszczacie i czekacie do wiosny. Może też mieliście jakąś przygodę. Dawajcie znać. Może powiedzcie, która z tych roślinek wam się najbardziej podobała. No i mam nadzieję do następnego odcinka. Pozdrawiam was cieplutko, pa!